Witam wszystkich. Dziś będziemy montować Solar Edge'a. Pokrótce opowiem, jaka jest idea. Tu w tym miejscu będzie falownik. Pod spodem będzie skrzynka. Tu mamy gniazdo trójfazowe. Nie wiem, czy widać, ponieważ oświetlenie dość słabe. Rozstawię halogeny, to przebiegnie praca. Lepiej mi będzie się pracować, no i też będzie lepiej widać. Tu mamy kostkę, ja tą kostkę wymienię na złączki WAGO. Tu mamy uziemienie. Zaraz to uziemienie będę mierzył, ale jest to uziom fundamentowy, więc powinno być wszystko ok. Tu sobie sufitem przejdziemy. I tym szachtem kablowym, bo jest to szacht kablowy, tu nam schodzą dwie rurki od solarów do ciepłej wody, natomiast my się tutaj opuścimy też naszym kablem i pójdziemy do falownika. Witam. Tak jak mówiłem, dzisiaj na rozkładzie mam Solar Edge'a. Falownik będzie umieszczony w tym miejscu, tu będę miał skrzynkę, tu mam gniazdo, puszkę, w której mam trzy fazy plus neutralne uziemienie. Tu obok mam wyjście z uziomu fundamentowego. Przed przystąpieniem do wykorzystania tego gniazda standardowo robię pomiary impedancji pętli zwarcia. Spróbuję Wam pokazać miernik. To jest przyrząd, którego używam. Nazywa się to MakroTest G3. Sprawa wygląda tak. Pokrótce powiem. Miernik ten ma tą funkcję, że posiada wbudowane normy europejskie, aktualne, ponieważ jest stale aktualizowany. I na początku miernika sobie ustawiamy parametry sieci, na której pracujemy. Nie wiem, czy to będzie widać. Może się uda. O właśnie. Mamy sieć TN, 50 Hz, napięcie dotykowe 50 V, 230. Do tego ustawia się kraj, w jakim będziemy pracować. My jesteśmy w Europie i przystępujemy do pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wybieramy impedancję pętli zwarcia. Tu sobie mogę ustawić rodzaj pomiaru, czyli mamy faza neutralny, faza ochronny oraz no trip, to jest, będziemy korzystać z tego trybu, ponieważ tu chodzi o fakt, że mamy wyłącznik różnicowo-prądowy. Oczywiście mamy jeszcze tryby pomiaru, czyli tryb standardowy i pozostałe tryby, które możemy mierzyć, czyli wytrzymałość na prąd zwarciowy, wytrzymałość na czynniki temperaturowe oraz ostatni to jest koordynacja zabezpieczeń, kiedy sobie możemy sprawdzić, czy nasze zabezpieczenia są odpowiednio skoordynowane. Ja wybieram no trip. Dalej tak, muszę wybrać, żeby mi miernik sprawdził, czy mamy odpowiednie zabezpieczenia, muszę sobie wybrać bezpiecznik topikowy, bezpiecznik nadprądowy, standardowy S i RCD różnicówkę. Jak widzicie, mam ustawione 30 mA różnicówka i dokonuję pomiaru. No i tu widzimy, muszę przecieć ekran, ponieważ miernik został wniesiony z tego. Tu widzimy na pomiarze, jak to wygląda. W rogu zauważycie tutaj zieloną łapkę. Ta zielona łapka oznacza, że jest wszystko w porządku, że w zadanych przez nas parametrach mieścimy się w normie. Ja przeprowadzam zgrubne pomiary dla poszczególnych faz. Używam do tego celu, jak widzicie, magnetycznych końcówek, które się przydają.
I ostatni pomiar na ostatniej fazie. Tu na początku przed pomiarem możecie jeszcze sobie zobaczyć, że miernik nam pokazuje napięcia, tak? Fazowe między fazą, między uziemieniem. No i znowu mamy wynik poprawny. I tak, tyle jeśli chodzi o zgrubne pomiary. Uziemienie pomierzyłem sobie wcześniej. Rozciągnąłem przewody i po prostu pomierzyłem wcześniej. Rezystancja uziemienia jest 1,2 ohma, czyli nawet jak przyjmiemy współczynnik razy 3, ponieważ ja zawsze przyjmuję ten najgorszy możliwy współczynnik. No, nie bawię się w przeliczanie na lepszych współczynnikach. Jeśli mam warunek spełniony dla najgorszego przypadku, to dla najlepszego tym bardziej. Tu mam około 1,2 ohma razy 3, no to jestem poniżej 5. Dla mnie interesuje nas poniżej 10 tak naprawdę. Zacznę montować falownik. Oczywiście cały proces pewnie zostanie na timelapse skompresowany, natomiast będziecie widzieć, jak to mniej więcej wygląda, jak ja sobie radzę